Siemanko, ludzie z tej strony Tagard. Jeśli przychodzicie na żywo na Twitch TV, doskonale wiecie, że bardzo interesują mnie wszelkiego rodzaju early accessy, nowe projekty, świeże projekty. A jeśli projekt ma związek z takimi grami jak Stalker, Escape from Tarkov albo DayZ i po prostu ten klimat przez niego ocieka, tym bardziej jestem zainteresowany. Road to Vostok, bo właśnie o tym tytule mowa. Kot popsuł sobie nagranie, dlatego pogryzł kable, słuchajcie. Road to Vostok to inspirowana serią Stalker i Zoną gra survival z FPS, gdzie wcielamy się w postać wędrowca. Jeszcze niewiele wiemy, jeśli chodzi o lore tej gry, natomiast tworzy tę grę jedna osoba, były wojskowy, który zdecydowanie wkłada dużo serca w ten projekt i musimy tutaj to docenić, że jedna osoba naprawdę zrobiła niezłą robotę. Gra dzieje się na granicy fińsko-rosyjskiej i jest umieszczona w czasach postapokaliptycznych. Tylko tyle wiemy, jeśli chodzi o historię tej gry, o background. Będę tutaj zaznaczał kilkukrotnie, że słuchajcie, to nie jest nawet early access, to nie jest żadna alfa, to jest po prostu demo technologiczne. Praktycznie ten człowiek, który samodzielnie tworzy tę grę z pasją, dzieli się swoją pracą z nami, żebyśmy mogli mu dać feedback, ponieważ właśnie wierzy, że w ten sposób należy komunikować się ze swoją grupą fanów. Dlatego jeśli macie ochotę zagrać w tę grę, jest ona dostępna na Steamie, a właściwie w to demo, i dać mu feedback. Jest pełno bugów, jest to naprawdę, naprawdę wczesna wersja, jakby do zabawy, żebyście mogli tylko i wyłącznie zobaczyć, co nas czeka, jaki jest koncept. Zwykle, jeśli materiał ci się podoba, like, subskrybuj, no i wpadaj na Twitch TV. Okej, ludziska, tak jak powiedziałem, jest to demo, jest to po prostu tylko i wyłącznie w celach takich, aby pokazać nam, jaka jest wizja tutaj kolegi z Finlandii. Tak jak już wspomniałem, jest inspirowane Stalkerem, Escape from Tarkov, Zoną, także Exclusion Zone, Strefą Czarnobylską. Zobaczmy tutaj w tym momencie na roadmap, bo jest to bardzo ciekawe. Public demo to jest właśnie to, co mamy teraz i właśnie mamy jedną mapę, jedną lokację i później będziemy mieć coraz więcej rzeczy dodawanych. Jak widzicie, będzie to podzielone na kilka map. Te zielono, żółtawe są po prostu takimi lokacjami najzwyczajniej w świecie niezbyt niebezpiecznymi. Później przemieszczamy się coraz częściej w strefy większego zagrożenia, które będą bardziej ekscytujące. No ale zobaczmy, co słychać w tym demie. Wow, możemy, tak jak widzicie, jest to techniczne demo, które pozwala wam na dość dużo zabawy. Tak jak tutaj widzicie, możemy użyć demo settings, pod V mamy latarkę i możemy zmienić sobie porę dnia. Fakt, że osoba zajmująca się produkcją tej gry jest byłym wojskowym, w ogóle już tutaj sprawia, że to postrzeganie szczegółów i przyłożenie się do szczegółów broni i ten feeling, ja sobie już trochę postrzelałem, jest naprawdę dobry. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Bardzo, bardzo fajny klimat. Może graficznie, wiadomo, jest to silnik Unity, także znacie go z pewnej gry, którą ja też maniaczę dość często. Ale widać, że tutaj Stalker ma niesamowite wpływy. Jest klimat, jest atmosfera. Tak jak mówię, w każdym momencie możecie sobie przełączyć i zobaczyć zmianę oświetlenia. Wow, no ciemność tutaj naprawdę wygląda i prezentuje się nieźle. Co to było? Aha, demo testing area. Pamiętajcie, że jest to bardzo wczesna wersja. To nie jest nawet alfa. To jest po prostu coś, co on zrobił, żeby podzielić się swoją wizją. I powtarzam to do znudzenia, ponieważ wiele osób w tym momencie, widząc jakiś... What the fuck? Airdropy lecą. Ty, zgubiłem się w tym zadupiu. Powtarzam to i prawdopodobnie będę powtarzał jeszcze kilkukrotnie, że to nie jest w żaden sposób odzwierciedlenie jego wizji i całego produktu. To jest dopiero jeden mały kafelek, cząsteczka, ale tutaj już widać, że to wygląda znajomo, to wszystko. Wieje mi tu Stalkerem, po prostu bardzo, bardzo fajna rzecz. No ale pozwolę wam pozwiedzać samemu, a my pozwiedzamy aktywnie, dlatego w tym momencie wcisnąłem F1. Gameplay,
Ej, spawner, on, dobra. No ten domek to krzyczy po prostu Daisy, prawda? Nieźle to wygląda. Widzicie, mamy po prostu teren, który po prostu oznacza nam ramy tego dema, ale zdecydowanie to, co widzę tutaj na razie, może no, nie urywa, jakoś nie powala, ale to zdecydowanie jest coś, co mnie odpowiada i jakby uderza w ten klimat estetyczny, jaki ja preferuję, czyli stalkerowe rzeczy. Wow, 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 wow! Wow, 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 kurwa tego, panie. Dobra, ty, gościu. Gdzie on był? Dobra, AI spawner działa. Zaraz zginiemy pewnie jak noob. Wow. Ty, aż tu jest już. Jeszcze ktoś wali do mnie. Stamtąd jakby. Mi się wydaje. Okej. O, jest, 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 jest. Wow! Uwielbiam gry, gdzie time to kill jest niesamowicie niski. I to jakby pasuje mi tutaj. Jeszcze wiadomo, że trzeba troszeczkę popracować nad tym feelingiem strzelania i to, jak osoby... Tak, jak przeciwnicy reagują na kulę. No widzieliście, jak ja zareagowałem na postrzał. Dobra, może spróbujemy czegoś innego, jakiejś innej broni. Zobaczmy shotguna. A i spawner. To już jesteśmy niby... Pistolet. Gloczek. Ej, lecimy z shotgunem. No widać, że to jest wszystko takie bardzo kwadratowe. Okej. Trzeba ścisnąć reload samemu, żeby się przeładować. O, możemy tutaj zobaczyć, co jest item, item. Ci przeciwnicy, którzy się pojawili, jakby nie byłem w stanie ich usłyszeć. Te strzały też wydawały się płaskie, także... O! Podoba mi się. Gra zdecydowanie ma niski time to kill i również ty jesteś dość łatwym celem. Ginie się dość szybko, więc w tym momencie, wiecie, tak chodzę sobie, rozglądam się i zapominam o tym, że jest ten AI spawner. I tak jak widzieliście, o, mamy... Okej, ten red dot, nie wiem, czy to tak powinno być, ale wygląda na to, że tak chyba powinno być. Tak jest za... O, jest gość. O, buja się. O, ale pecyn dostał. Ale pecyniadę dostał okrutną. Zdecydowanie to jest coś, co mi się podoba, że ten time to kill i to, jak reagują przeciwnicy, tak jak mówię, jeszcze wymaga dużo pracy, ale wygląda dość dobrze. Masz satysfakcję z tego, co jak usadzasz przeciwnika. Naprawdę nieźle się to prezentuje. Nie lubię gier, gdzie po prostu musisz wycedzić całą salwę w przeciwnika i musi on zginąć dopiero po przyjęciu nie wiadomo jakiej ilości amunicji. Tutaj jakby przypomina mi się seria Arma. Zazwyczaj strzelałem w tym momencie w headshoty. W tym momencie widzę, że życie mi się nie odradza. Możecie cały czas monitorować FPS-y. Na moim sprzęcie działa to całkiem nieźle. Może nie maksymalizowałem wszystkiego. O tych. No, nie można się zrelaksować, widzę. O, tarkowskie przyzwyczajenie. Zaraz dostaniemy pecyn tak samo. Zobaczmy, jak zachowuje się ta sztuczna inteligencja. Brakuje mi trochę rozglądania się, wiecie, w ruchu. Ale ogólnie rzecz biorąc jest całkiem spoko. Tam jeszcze nie byliśmy na tym tartaku. Gdzie byłeś, cholera jasna? Nie no, klimacik jest. Gra jest klimatyczna.
nie możemy strzelać z hipfire'a, musimy przymierzyć. Więc widzę dużo takich decyzji. Okej, teraz słyszę, jak ktoś tupta. Jest dużo takich dobrych decyzji, które mi się podobają. Tutaj kto kolega z Finlandii. Kolega z Finlandii zdecydowanie trafił tutaj w moje gusta. Ty, no gdzie ten typ jest? Trochę mam problem z tym namierzeniem tego AI. No. Strzały, dźwięki strzałów płaskie i tak dalej trochę, ale... Okej. Okay. No pokaż pecyn. Ty, dorwałem go chyba, no jasne. O, widzicie, Tarkowska poza. Także jest na plus. O. Jest na plus, nie mamy jeszcze lutowania ciał. Możemy podnieść tą broń, też jeszcze nie mamy tego dodanego, ale nie jest to najważniejsze moim zdaniem. Dobra, mamy życie. Czy możemy jakoś, nie wiem, zeżreć te puszki, żeby odrodzić sobie życie? Pamiętajcie, że jest to bardzo wczesny build. Jak mówię, będę to powtarzał w nieskończoność. I tak jak dla mnie, to co widzę, już wydaje się to być wszystko bardzo przestarzałe. Wiecie, zbyt kanciaste, zbyt kwadratowe. Ale miejmy nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie początkowa wersja. Tutaj miałbym gruzu pełnego, gdybym wiedział, że jeszcze czekają jakieś monstra, czy tam co tam. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie, ale... O kurwa! Hardkorowy survival shooter, tak. Tak, podoba mi się ta koncepcja. Jak na tak wczesne demo... nie wiem, jak to nazwać, technologiczne, bo tutaj widzicie, no technologiczne to jest... Las wygląda naprawdę dobrze, cała reszta jest kwadratowa, no mnie wydaje się to być mocno kwadratowe, co nie? Co jeszcze mogę powiedzieć, nie jestem w stanie... O kurde, trzeba własnoręcznie przeładowywać. Czyli jeśli mamy taką broń jak shotgun, czy jakiś bolt action, to musimy przeładowywać. Tak samo mamy staminę na rękce i widzę też, że staminę na bieg. O ile kanciastość wszystkich budynków i tych rzeczy w środku, wewnątrz jest troszeczkę zbyt naoczna. Bardzo, bardzo rzuca się w oczy, tak las jest naprawdę top klimat. Pamiętajcie, że możecie w każdej chwili zmieniać sobie te pory. Imponująco, biorąc pod uwagę, że tworzy to jeden człowiek, naprawdę. Playtesting can be exhausting. Here's a little snack. Regards the developer. Znaleźliśmy... Dobra, wiemy, że jest ktoś tam. No, my tu wrócimy spokojnie. Oczywiście strzelanie wymaga bardziej... No, gdzie jesteś? No, gdzie ten typ jest? Stąd chyba było strzelanie, nie? Okay. O, teraz mogę. Dobra, bierzemy. Słyszę tu kogoś. Nice! I like it. Zdecydowanie widzę Road to Vostok jako właśnie taką powolną survival strzelankę, gdzie zdecydowanie twoje życie jest tanie i musisz po prostu uważać. Na razie mamy to do czynienia z krótką rozprawką, jakby, żebyśmy się zaznajomili z tym wszystkim, możemy to wszystko bawić się tym, także... Ej, powiedzcie mi, co wy myślicie? Grę możecie, a właściwie demo możecie pobrać na Steamie, także pograjcie sobie sami i dajcie mi znać, to praktycznie wszystko. Tutaj już całą wieś żeśmy sprawdzili. Wygląda to całkiem nieźle, mnie się bardzo podoba, lubię takie projekty. Jeden człowiek albo bardzo mały zespół... O, rozpierdala mnie.
I oto właśnie Road to Vostok. Mnie bardzo się to podoba. Oczywiście wczesny build, nie jest to nawet Early Access, twórca nawet nie nazywa tego alfą. Także docencie takie podejście, że ktoś podaje wam to demo, narażając się na krytykę, że o, co to jest. Szczerze mówiąc, wszystko to, co widziałem, wszystkie elementy wyglądają bardzo solidnie. Wiadomo, że jeszcze dużo pracy czeka przed tą jedną osobą. Tę grę tworzy jeden człowiek, Road to Vostok. Słuchajcie, dajcie mi znać, co wy myślicie w komentarzach. No i oczywiście pamiętajcie, że możecie zagrać w to demo sami i właśnie wyrobić swoją opinię albo dać jakiś feedback właśnie twórcy. Jedna osoba tworzy ten projekt i wydaje się on być bardzo ciekawym połączeniem mechanik stalkerowych z tymi, co znamy z Escape from Tarkov.